Janek, jak tutaj dzisiaj się skacze na tej skoczni Bergisel? No dzisiaj tutaj są ciężkie warunki i ten wiatr nie ułatwia sprawy na pewno. No ciężko się skacze, no nic więcej. Czy ty jesteś zadowolony ze swoich skoków w sensie technicznym? Wydawało mi się, że teraz ten skok był dobry, choć 118 metrów to nie jest taka odległość, która by mnie satysfakcjonowała i z której mógłbym być zadowolony, ale nie wiem do końca, czy te pomiary wiatru są tak wiarygodne i miarodajne, żeby to zrekompensować, nie wiem. No muszę porozmawiać też z trenerem, ale wydawało mi się teraz całkiem ok, a jednak no, nie odleciało. Tak abstrahując od warunków, no to sam obiekt myślisz fajny jest? Nowoczesny obiekt i tutaj no nie jest zły obiekt, tak jak pewnie większość, o których tak samo mówię, że nie są złe, bo tutaj człowiek skacze, a nie obiekt, ale no nie jest zły, no nie można tutaj powiedzieć o nim złego słowa. Czy obawiasz się, że jutro może właśnie wiatr też pokrzyżować plany, czy raczej nie myślicie o tym w ogóle? Powiem szczerze, że nie wiem, bo jutro miały być jeszcze gorsze prognozy i jeżeli będzie jeszcze gorzej jak dziś, to będzie na pewno ciężko rozegrać tutaj te zawody, żeby to miało ręce i nogi, tak jak się to mówi. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No, może będzie lepiej, może będzie gorzej, no uwidzimy. Będziesz skakał w takim po raz drugi właściwie z rzędu w bratobójczym takim pojedynku, to ciebie jakoś denerwuje? A nie wiem z kim skaczę. Z Klimkiem. No to się dowiedziałem. No trudno, no w sumie tutaj przeciwnika można powiedzieć się wybiera i nie wybiera. No trzeba dobrze skoczyć, żeby mieć kogo innego, no ale trudno, no będę skakał, no taki jest system KO i jak będę skakał z Klimkiem, to będę skakał z Klimkiem. No. Dzięki, powodzenia jutro. No nie dzięki. Klemens, trudne chyba tutaj warunki dzisiaj, takie są dosyć szalone te bonusy za wiatr, jak ty to oceniasz? No tak, naprawdę dzisiaj wiatr tutaj rządzi na skoczni. Troszkę nierówno, to jest akurat taki sport, że to jest taka loteria i jednemu w plecy mocniej, drugiemu pod nartę, to widać. Ja akurat miałem tak wypośrodkowane, akurat nie miałem za dużo pod narty, ani w plecy, także troszkę skok popsułem, minimalnie na progu, ale i tak całkiem to nieźle się zakończyło, także jutro konkurs i będziemy walczyć. A niezadowolony ze wszystkich trzech skoków jesteś w miarę? Nie, tutaj troszkę gorzej mi to, nie wiem, te warunki, tak jak mówię. Trudno tutaj powiedzieć, te skoki nie wyglądały tak źle, bo jak tam z trenerem analizowali, to nic tam nie brakowało. Może troszkę za wcześnie mi to wszystko ale było dobrze i no, waruneczki takie no nie najfajniejsze są, także nic się myślę nie dzieje. Jutro zobaczymy, jutro ma być gorzej, także zobaczymy co będzie. Ty chyba nie miałeś okazji skakać tutaj, przynajmniej na pewno nie w turnieju, jak ten obieg oceniasz? No pierwszy raz tutaj skaczę w turnieju, także skocznia jest całkiem przyzwoita, bo ja już tu bywałem na treningach, także skocznia jest naprawdę, nie można się do niej doczepić, no tylko warunki tutaj dzisiaj rządzą, także. To dzięki Klemens i powodzenia jutro, miejmy nadzieję, że się odbędzie konkurs. No oby się odbyło i żeby było fajnie, także.